TikTok. Dlaczego właśnie TikTok? Myślę, że to jest fajne medium, żeby pokazać różne rzeczy nie tylko poprzez zdjęcia, ale także poprzez filmiki i zachęcić obserwatorów do spróbowania różnych rzeczy, które są teraz dostępne na świecie. W pewnym momencie na TikTok spadł dość duży hejt. Ty wpłynęłaś na to, myślę, dość pozytywnie, ponieważ propagujesz takie pozytywne treści, bardzo wesołe. Myślisz, że to faktycznie oddziałuje w porządku na twoich odbiorców? Ja przede wszystkim bardzo kreatywnie staram się wykorzystać tę aplikację i spadł hejt przede wszystkim na to na początku, że ludzie tylko ruszali ustami w słowa piosenki, a faktycznie można to użyć też w inny sposób i zachęcać ludzi na przykład czy do sportu, czy do gotowania, czy do jakiegoś tańca. Jest naprawdę mnóstwo pasji, które można poprzez to medium pokazać. Twoja społeczność na TikToku jest ogromna. Masz jakiś taki swój złoty środek na to, żeby tę społeczność właśnie zbierać tam? Trzymanie się takich trendów, które aktualnie coraz bardziej są dynamiczne. Co drugi dzień tak naprawdę pojawiają się nowe rzeczy w sieci, które nas interesują, więc bycie na bieżąco z internetem jest teraz bardzo ważne. Myślę, że nie tylko dla młodego pokolenia, ale także dla tego starszego. To co jest takim trendem teraz królującym? Przede wszystkim zauważyłam, że Polacy starają się jak najbardziej promować polską muzykę i do niej tworzyć czy trendy taneczne, które są też od lat bardzo popularne na TikToku, czy trendy takie słowne, że wymyślają jakiś tekst i potem część piosenki po prostu opisuje fragment tego tekstu, który gdzieś wypiszą na filmiku, czy różne testowania produktów, które wychodzą aktualnie na rynek, często też tworzonych przez influencerów. Może to być trudne do uwierzenia, ale są wciąż osoby, które TikToka nie mają. Jak by chciała te osoby przekonać do założenia konta właśnie tam? Myślę, że jeśli chcemy być na bieżąco też z tym, co dzieje się na świecie, to przede wszystkim nie jest tylko rozrywka, ale także można się czegoś dowiedzieć, to warto coś takiego założyć, ale przede wszystkim, żeby oderwać się od tej rzeczywistości, która czasami potrafi być przytłaczająca.